Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku z FIFA World. Przed nami kolejne mecze, kolejne spotkania, w którym chcę wam pokazać tę grę. Oczywiście mam nadzieję, że dalej niektórzy z was grają i mają szansę spotkać mnie w szóstej, w siódmej lidze, bo fajnie by było, gdybym grał z wami i gdybyście gdzieś tam wspomnieli, że trafiliście na mnie w tym bądź w tym meczu. A my przechodzimy do kolejnego spotkania. Tutaj mamy rzut wolny i rzut wolny, którego Enzo Biano, nie wiem, no bramkarz naprawdę był ustawiony idealnie, że to wybronił. Na szczęście dla niego, ale był wycelowany perfekcyjnie. No i co? Pierwsza akcja niestety dla przeciwnika. On rozpoczyna akcję i on rozpoczyna strzelanie w 57 minucie i zdobywa bramkę na 1-0. Kolejna akcja, tym razem 75 minuta, Ireland dostaje piłkę w sumie od Benteke, próbuje minąć jednego, drugiego obrońcę, próbował też podać, no ale jakoś szczęśliwie ta piłka do niego doszła i remisujemy 1-1. Kolejna akcja, poprzeczka przeciwnika, dobitka już na pustą bramkę, no i ten sam zawodnik, który strzelił na 1-0, podwyższa na 2-1. Czyżby kolejna porażka? No nie, 90 minuta, mimo że tamten gol był w 88 bądź 89, Jones strzelona na 2-2, no bo no, musiałem to strzelić. Przeciwnik nie był jakiś bardzo wymagający, zaraz zobaczymy też statystyki. No miałem lekką przewagę, no ale wynik tego nie pokazywał. Przechodzimy do drugiego spotkania na dzisiaj. W drugim spotkaniu my wybieramy strój Juve, przeciwnik wybiera strój Spurs. No i w Spurs i w ataku, no, na napadzie ma kogo? Falcao, także no, pierwszy gracz 90 overall, z jakim się spotkałem. 8 minuta, Benteke dostaje piłkę, strzela, no i wygrywamy 1-0 i już po tym przeciwnik nie chciał więcej grać. Jak zobaczycie, przeciwnik zatrzymał grę jeszcze raz, no i opuścił spotkanie. Zdobywamy bardzo łatwe 3 punkty w 9 minut i przechodzimy do kolejnego spotkania. Tutaj mamy skład Serie A, bądź nie, cały hiszpański, to nie jest Serie A, to jest cała Hiszpania. Z przodu Llorente, tam Callejon był. No i 6 minuta, podanie tutaj górą do Jonesa, Jones przebija się, strzela takim ślizgiem na 1-0 w 8 minucie. Kolejna akcja, tym razem 17 minuta, podanie do Benteke, Benteke, no oczywiście tank, podaje do Jonesa, Jones oddaje do Benteke, Benteke sam na sam strzela finezyjnie i wygrywamy 2-0. 62 minuta, no tutaj byłem pewny, że po pierwsze nie ma rzutu karnego, bo jest za 11-tką, za polem karnym ten faul, a po drugie było czysto, no ale niestety był karny, ale na szczęście wybroniliśmy, także stety, niestety, dużo akcji się zdarzyło, Benteke strzela, piłka stety po raz kolejny wpada pod nogi Jonesa, no i prowadzimy 3-0, wynik, który pozwala nam zapewnić kolejne 3 punkty, 13 punktów, 17 do awansu, chyba tak, więc no jeszcze jedna wygrana, czy tam 16 jest do awansu, nie wiem. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Tutaj przeciwnik ma strój Real Madrid, ja mam niebieski, ale zmieniam na strój Juventusu pomarańczowy, który jest seksowny. I przechodzimy do kolejnego spotkania. Zobaczcie na cały skład Real Madrid. Naprawdę propsy dla kolesia, że udało mu się zebrać cały skład Realu. No i w 30 minucie faul. Ślizg, który myślałem, że był bardzo dobry, no bo w sumie trafiłem w piłkę, no ale niestety przeciwnik przebija się i strzela na 1-0. Tutaj, no oczywiście sweaty goal, Benteke i mamy 1-1, 88 minuta, więc bardzo późno, po prostu przeszedłem sobie to, podaję do tyłu i drugi gol, zamknijcie oczy, no i wygrywamy 2-1, ale to jeszcze nie koniec, 90 minuta, Benteke obraca się z piłką, podaje do Jonesa, przeciwnik nie najlepiej tutaj zachowuje się obrońcą, Jones strzela, lewa noga, finezyjnie koło bramkarza i wygrywamy 3-1 to spotkanie i brakuje nam jeszcze chyba 18 jest, w każdym razie, no, jeszcze jedna wygrana pozwoli nam awansować do Ligi 5. Teraz jesteśmy w Lidze 6. Jakby to nie patrzeć, no bo nie da się z 7 do 5 wskoczyć. Chyba że znacie jakieś triki. Kolejne spotkanie. Przeciwnik miał dziwny skład, no ale to on strzela pierwszą bramkę na Destro na 1-0. Kolejna akcja. Będzie to akcja w 41 minucie. Benteke dostaje piłkę, Benteke się obraca, strzela. Bardzo ładny gol. I nie wiem dlaczego, jak zdobywam bramkę na remis, zawsze mówię, że wygrywamy. 50 minuta, przeciwnik tutaj zostaje napierany, niestety, no jak do tego doszło, jak on trafił, mój obrońca był na nim i tak dalej, no ale udało mu się strzelić z główki. I mamy 2-1, Benteke dostaje piłkę, obrońca zachowuje się słabo, Benteke omija bramkarza, strzela i jest 2-2. Kolejna akcja, znowu Benteke przy piłce, Benteke rządzi w ataku, no i nie ma, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, mija jednego, mija drugiego, mija trzeciego, chwilę
spokoju i jest 3-2. Kolejna akcja, znowu Benteke, ale Jones jest w o wiele lepszej sytuacji, bo może po prostu kopnąć piłkę prosto przed siebie, aby zdobyć tą bramkę na 4-2. 75. minuta, przeciwnik bori nim, mija nas, my faulujemy, no i niestety to będzie rzut karny, żółta kartka dla Yangi, no i nie udaje nam się obronić tego strzału. Witzela jest w tym momencie 3-4, 4-3, 90. minuta, Nzogbia mija jednego, mija drugiego, strzela i wygrywamy 5-3, awansujemy do piątej ligi i to było wszystko w tym jakże fascynującym odcinku. Tutaj macie jeszcze paczkę złotą za 7,5 tysiąca, a ja z wami się żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.